Mamy taki ładny przykład, znaczy ładny, brzydki faktycznie jest, ale sprzed tam 2 czy 3 tygodni w sądzie, jak byliśmy, i stawał pan jako świadek. Ja prosiłem, żeby świadkowie składali przyrzeczenie, bo zawsze to daje, nas umacnia, nas jako katolików, bo my się możemy odwołać do Bożej pomocy, a poza tym jesteśmy świadkami też dla tych, którzy by byli notorczywymi kłamcami, że my się nie boimy mówić zgodnie z rzeczywistością, czyli prawdy, prawdziwie. No i Pan czyni to przyrzeczenie i mówi: tak mi dopomóż, Panie Boże, Wszechmogący w Trójcy Jedyny. I pani sędzina na to od razu oponuje, że proszę nic nie dodawać. Czy proszę zwrócić uwagę, dla sądu, a sąd się reprezentuje państwo polskie, a budynek, w którym się znajdowaliśmy, sala wprost, w której byliśmy na górze z wygrawerowanymi znakami masońskimi, które odnoszą się do Boga, Stwórcy, trójkąt, jest oko, klucze, ale to wszystko jest w rozumieniu masońskim, nie katolickim. I teraz czego broni sąd, że panu nie pozwala niczego dodać? Broni tego, że nadrzędnym prawem nad prawem Bożym jest prawo stanowione, a katolik tak nigdy nie wierzy. Sąd w osobie sędziny, tak jak my jako katolicy mamy pamiętać, ja jestem Pan Bóg Twój, czyli uznaję Pana Boga jako Pana Boga, a Pan Bóg nie przestaje być, Pan Bóg jest Bogiem nade mną, Pan Bóg jest Bogiem nad moim małżeństwem, nad moją rodziną, nad moim narodem, nad moim państwem. Pan sędzina co mówi? Pan Bóg nie jest Bogiem naszego narodu, naszego państwa, czyli, a jeżeli nie jest, to kto jest tym Bogiem? No stworzenie musi być. To wtedy już nie jest Bogiem, tylko bożkiem. Czyli faktycznie sędzina broni, a naszym obowiązkiem jest się sprzeciwić, zaboru państwa polskiego, żeby nie było państwem, które ma Pana Boga nad sobą. Po to bowiem Pan Jezus został między nami, byśmy o Nim nie zapomnieli, ale utrzymywali jak największy kontakt z Jego życiem sakramentalnym. Tym więcej w pamięci tej trzeba się ćwiczyć, że Eucharystia jest dla nas szkołą życia prawdziwie Bożego. No, także odwoływałem się w katechizmie do sądu. Warto też tutaj się odwołać. Praktyka po wyrzuceniu księdza z Wronieckiej przez eksmisję, to jest półtora roku, od 8 września 2022, co pokazuje, że salezjanom dzisiaj już jest bardzo trudno znieść, no, że ksiądz tutaj mieszka i że tu jest kaplica i że tu jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Bardzo im to trudno jest znieść. A jednocześnie Kościół mają u siebie cały czas zamknięty. Z obawy przed Żydami, jakby było ewangelicznie, czy z obawy przed kim? Bo obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie solą, znaczy dla nas jest wszystkim, a solą wokół będzie zawsze dla wszystkich, no dla wrogów Boga i Kościoła. Zawsze. To jest sztandar nasz.